właściwie od momentu opuszczenia internowania dla mnie najbardziej praktycznym postulatem przez całe te lata to było coś, co później zostało nazwane nie ma wolności bez Solidarności, czyli odzyskanie przez Związek Zawodowy Solidarność możliwości legalnego działania. I uważałem, że Solidarność powinna czynić wszelkie wysiłki dopuszczone dla Związku Zawodowego, który się wyzbywa przemocy, żeby ten postulat zrealizować. W maju 1988 roku dla mnie jakby spotkały się dwie bardzo ważne manifestacje. Pierwszą to był strajk, który dość spontanicznie w maju w stoczni wybuchł. Z tym hasłem nie ma wolności bez Solidarności. To był strajk o Solidarność, a właściwie o możliwość legalnego funkcjonowania tego związku. Z tą inicjatywą, która rosła przez kilka lat, mianowicie rejestrowanie w zakładach pracy organizacji solidarnościowych. To była dość była kontrowersja w podziemiu na temat tej akcji. Ja byłem jej gorącym zwolennikiem, podobnie jak Andrzej Milczanowski. To była bardzo realna i czytelna, zarówno w kraju, jak i za granicą, manifestacja, że pracownicy w danym zakładzie pracy chcą Solidarności. Trzeba pamiętać, że Solidarność pod ziemią była wiele lat. To nie jest tak, że powiedzmy w roku 1982, kiedy Solidarność została zdelegalizowana, było oczywiste, że w roku 1988 będzie istniała. I to, że w roku 1988 Solidarność była zdolna do takiej manifestacji, takiej demonstracji, tak czytelnej, jednoznacznej, było wielkim Solidarności osiągnięciem i powtarzam, nie było gwarancji, że Solidarność przetrwa i będzie zdolna do walczenia o swój legalny byt. Pytanie o frekwencję. Można powiedzieć, że Solidarność była tylko taka, aż taka. No taka była. No, byliśmy w roku 1988 roku Solidarnością, która po wielu latach podziemnego działania była zdolna do takiej demonstracji. Moim zdaniem wystarczająco silnej, żeby być zauważoną. Byli tacy, którzy w ogóle nie wierzyli, że Solidarność przetrwa do roku 1988. Byli tacy, których to nie zadawalało, ale no, ostateczna prawda jest taka, no, tylu nas było. Ja nie pamiętam, prawdę powiedziawszy, tych postulatów kilku wówczas sformułowanych, bo cały czas najważniejszy był ten jeden, który w haśle nie ma wolności bez Solidarności się precyzował to, czego my chcemy. Solidarność ma być legalnie działający w Polsce związkiem zawodowym, tak jak to było przed wprowadzeniem stanu wojennego. I dla mnie to była rzecz najważniejsza i dla mnie to był postulat, którego realizacji ja w swoim działaniu podziemnym i wielu oczywiście podziemią kolegów, tego się dokładnie domagaliśmy, co jest bardzo ważne. No, trzeba zauważyć, że sytuacja polityczna nabrała dynamizmu przede wszystkim w związku z tym, co się działo w Związku Radzieckim. To znaczy, jeżeli porównamy sytuację międzynarodową, a dla Polski sytuacja międzynarodowa była zdeterminowana tym, no, jaki był pomysł Kremla na swoje imperium, to zupełnie inny był w roku 1981 czy 2, kiedy Jaruzelski prowadzał stan wojenny i delegalizował Solidarność, a zupełnie inny w roku 1988, który, no, można powiedzieć, że to, co Gorbaczow mówi w roku 1988, to w 1982 by został zamknięty do psychiatryka w Związku Radzieckim. No i nie sposób było tego nie dostrzec. Także komunistyczne władze też w Polsce mogły dopuścić rozwiązania, które były nie do pomyślenia w roku 1982. I ja mogę powiedzieć szczerze, że ja w roku 1988 chciałem zalegalizowania Solidarności. Dla mnie to było najważniejsze. I no, nie chcę powiedzieć o sobie, że ja świata poza tym nie widziałem, ale dla mnie to był postulat najważniejszy i reszta była niebezpieczną grą, w której podejrzewałem ze strony władzy różne oszustwa w gruncie rzeczy. Mogę powiedzieć, myliłem się, że komuniści byli zdolni do dalej idących ustępstw, że chcieli się podzielić władzą. Oczywiście nikt tego nie robi za darmo i nikt tego nie robi z dobrej woli, tylko z pewnej konieczności, z pewnego uznania, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż trwanie w oporze, w braku kontaktu ze społeczeństwem. Ważne jest dostrzec, że społeczeństwo się temu biernie przyglądało. To nie był sierpień roku 80, kiedy z dnia na dzień przybywało zakładów pracy, już jest nas 200, 400, 600. To były skoordynowane ogniska strajkowe, podkreślam skoordynowane, bo ja z Andrzejem Milczanowskim się widziałem konspiracyjnie przed sierpniem w Łebie i tam zasady współpracy żeśmy ustalili. To było
zwłaszcza dla Andrzeja bardzo ważne, bo on bardzo przeżył w sierpniu 80 roku ten fakt, że Szczecin podpisał porozumienie dzień wcześniej, dając możliwość władzy niebezpiecznego manewru. I chcąc tego uniknąć teraz, myśmy bardzo precyzyjnie koordynowali to, co się działo w Gdańsku i w Szczecinie. Można powiedzieć, że Solidarność miała dwa wystarczająco silne ośrodki, gdzie Solidarność jako związek zawodowy w bardzo ważnych zakładach pracy upomina się wyraźnie o swoje prawo do istnienia. I był spontanicznie powstały, tak ja to postrzegałem i chyba dzisiaj też tak to widzę, ten ośrodek w Jastrzębiu Zdroju. Czy to było dużo, czy to mało? No było tyle. Bardzo ważne jest zobaczyć, że reszta Polaków czekała na wynik tej rozgrywki. W momencie, kiedy padła propozycja rozmów okrągłego stołu, to zwłaszcza Wałęsa, który był niekwestionowanym przewodniczącym Solidarności, stał wobec takiej sytuacji. Ma tutaj rozgrzaną do czerwoności swoją gwardię, ale to są tylko 3 izolowane ośrodki oraz potencjalnych 10 milionów członków, którzy przy odbiornikach telewizyjnych czekają na rozwój wypadku. I w takiej sytuacji zaakceptowanie rozmów okrągłego stołu było rozwiązaniem racjonalnym, chociaż tutaj stocznie było przyjęte z pewną nerwowością czy wręcz wrogością. Bo tutaj byliśmy gwardią, tutaj byliśmy zwycięzcy, tutaj czuliśmy się, że wszystko możemy zdziałać. No natomiast jeśli się spojrzy z punktu widzenia jakby całej Polski, czy wręcz tego 10-milionowego związku, który był delegalizowany w roku 82, to wyglądało to dramatycznie inaczej. No w konsekwencji mogę powiedzieć w ten sposób, że w roku 88 władza komunistyczna w znacznej mierze dzięki temu, że miała zupełnie inną sytuację u suwerena, czyli na Kremlu, była zdolna do pewnych rozwiązań, które były absolutnie nie do pomyślenia w roku, powiedzmy, 82, a z drugiej strony Solidarność przetrwała, dając możliwość pójścia do wyborów jednolitym frontem. Też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzisiaj, w roku 2008, Polska ma już w zasadzie dojrzałą, ukształtowaną demokrację, nie tylko poprzez sam fakt istnienia wyborów, ale istnienia tej niezbędnej politycznej infrastruktury. No, partie polityczne ukształtowane, dzielące się, łączące się, dzielące się i jakoś tam ukształtowujące się, gładko zmieniający się jeden rząd w drugi, opozycję w koalicję rządową i tak dalej, to wszystko już jest jakoś naoliwione. Natomiast w roku 88, kiedy szliśmy po raz pierwszy do wyborów, tego wszystkiego nie było. Solidarność z Wałęsą na czele była jedyną identyfikacją, która była identyfikacją jednoznaczną dla wszystkich. Dla tych, którzy strajkowali tu w Stoczni i dla tych, którzy przy telewizorach czekali na wynik wypadków. Dzięki temu, że Solidarność przetrwała jako jednolita organizacja, z jednoznacznym, rozpoznawalnym przywódcą możliwe było takie potężne zwycięstwo wyborcze w roku 89, bo było to zwycięstwo przytłaczające, ale gdybyśmy dopuścili inny rozwój wypadków, że powiedzmy z jednej strony jest władza komunistyczna, a z drugiej 15 różnych partyjek w gruncie rzeczy politycznych, to przecież ten wynik musiałby być inny. Jeżeli cały ten okres od wprowadzenia stanu wojennego do sierpnia 1988 roku i propozycji okrągłego stołu widzieć w różnych etapach, to na przykład msza papieska w roku 1987 tutaj na Zaspie jest ważnym wydarzeniem. Ale też trzeba zauważyć rzecz następującą, że papież na swojej pielgrzymce po Polsce ówczesnej widział Polskę rozmodloną, ale w sensie solidarnościowym śpiącą. Nie było Solidarności. Solidarność była tu. Jeśli można powiedzieć symbolicznie wolne miasto Gdańsk, to była ta jedna msza. Solidarność była zdolna upomnienia się o mówienie o sobie tutaj na Zaspie. Ale tak nie było w Warszawie, tak nie było w innych miejscach, gdzie był papież. To też musimy wiedzieć, że byliśmy zdolni przetrwać, byliśmy zdolni zademonstrować swoją obecność na tak ważnym wydarzeniu, ale tylko w Gdańsku. Dwie płaszczyzny. Jedna to trzeba było istnieć jako realny partner, czyli strajk musiał trwać. I tak jak mówię, udało nam się koordynować strajk w Gdańsku i w Szczecinie, co nie było takie oczywiste. Byliśmy do tego zdolni. Byliśmy zdolni utrzymać ten strajk w dość niezłej kondycji, mówię zwłaszcza o sierpniu. I to jest coś, na czym ja się skupiałem, jako przewodniczący MKS-u. Natomiast Wałęsa, który był przewodniczącym Solidarności, tej strajkującej i tej czekającej,
prowadził rozmowy za pomocą różnych pośredników. I oczywiście te rozmowy były trudne, dlatego, bo trzeba pamiętać, że druga strona też miała trudną sytuację. To nie jest tak, że powiedzmy Jaruzelski podejmuje decyzję, rozmawiamy i wszyscy towarzysze z entuzjazmem tą decyzję podtrzymują. No, zwracam uwagę choćby na historyczny fakt przerwania któregoś tam plenum, już nie pamiętam którego, że jakby no, kierownictwo partii potrzebowało pewnego czasu i zabiegów na to, żeby tam towarzyszy jakby urobić, bo można powiedzieć, że znowu to, co Jaruzelski mówił w roku 88, to w 85 Jaruzelskiego zamknął za, nie wiem, za kontrrewolucję, czy coś takiego. Także to z drugiej strony też wymagało pewnych no jakby przygotowań. Obie strony musiały dorastać, dorosnąć, dojrzeć do tego, żeby z tak odległych pozycji, jak no, pełne odrzucenie komuny, z drugiej strony zdelegalizowanie Solidarności, dojść do rozmów. Rozmów oczywiście trudnych, bo obie strony miały inne zamiary. Ja przypuszczam, że komuniści zakładali, że im przez 20 lat będą oddawać władzę, że tak trochę jak w Chile, coś takiego. Mi się wydaje, że tego typu zamiary mieli. Ja na przykład miałem jeden krótki zamiar, zalegalizować Solidarność i zobaczymy, co będzie później. Wałęsa musiał to wszystko wypośrodkować, znaleźć takie no, optimum na dany moment. Właśnie na to, że strajkują tylko trzy ośrodki, a reszta tych 10 milionów członków czeka na rozwój wypadków i jest gotowa pójść do wyborów, ale tylko tyle. Z takim wojskiem można wiele zdziałać, ale nie wszystko. Moment, kiedy trzeba było stanąć tutaj na Wiecu i powiedzieć, kończymy ten strajk, bo są propozycje rozmów, był tutaj w stoczni, tutaj w porcie, tam w Szczecinie i tam w Jastrzębiu Zdroju, niesłychanie trudny, bo tutaj strajkowała kilkutysięczna Gwardia Solidarności. Ale jeśli się chciało zmienić coś w Polsce, to trzeba było zaangażować miliony, które choćby pójdą do wyborów, a te miliony nie strajkowały. Trzeba, Wałęsa miał tą trudność, w jakimś sensie również ja, że w imieniu rozwiązania dla całej Polski trzeba było przekonać tych naszych kolegów, naszą gwardię, również nas samych, że my musimy dzisiaj odpuścić. My musimy dzisiaj na te rozmowy pójść, bo jest nasz aż tam 3000 powiedzmy, albo tylko 3000. Po prostu tylu na has jest. I nastrój tych ludzi jest oczywiście nastrojem zawiedzenia, zgorzknienia, jakiegoś zawodu, łzy w oczach, tak jak powiedzmy Czesiu Nowak mówi, ale nie tylko on. To jest naturalne, normalne i psychologicznie trudne, ale niezbędne, jeśli chce się znajdować rozwiązanie nie dla 3000 strajkujących w stoczni i tam powiedzmy tylko sam w Szczecinie, tylko dla 37 milionów Polaków, którzy tutaj żyją i chcą zmienić swój los. W maju ja mogę powiedzieć, że sobie byłem osobą wspomagającą bardziej, to znaczy akurat finalizowałem inicjatywę złożenia tego wniosku do sądu o zarejestrowanie Solidarności w stoczni. Nie byłem pracownikiem stoczni, bo dawno zostałem wyrzucony, ale trzeba przekonać 10 pracujących kolegów, żeby zaryzykowali swoją pozycję zawodową, żeby ten wniosek. I pamiętam, że to się dokładnie zbiegło w czasie z wywołaniem tego strajku. Wówczas zaangażowałem się w to, żeby ten strajk miał drukowaną gazetkę Rozwaga i Solidarność. I tutaj bardzo ważna rzecz. Ja parę tam lat wcześniej zaopatrzyłem w maszynę do drukowania redakcję Przeglądu Politycznego, czyli liberałów ówczesnych. I z jednym zastrzeżeniem, jak trąbka zagra, to rzucacie wszystko i jesteście tutaj potrzebni. I tak było, że w maju zaczęła wychodzić regularnie Rozwaga i Solidarność, redagowana przez redakcję Przeglądu Politycznego jako pismo strajkowe z całkowitym jakby pomięciem swojej, dlatego, bo to było najważniejsze dla przyszłości Polski, w tym i Przeglądu Politycznego, i w tym liberałów Polski, każdej innej opcji politycznej. I w sierpniu już, pamiętam, że Rozwaga i Solidarność, kiedy ja już byłem przewodniczącym komitetu strajkowego, wychodziła, zdarzało się dwa razy dziennie, miała nakład 20 tysięcy egzemplarzy. I to jest przykład rozumienia, że w momencie, kiedy decydują się losy nas wszystkich, to trzeba się skoncentrować tam, gdzie prawdopodobieństwo sukcesu jest największe. Wokół Wałęsy i Solidarności, czy się go tam lubi, czy nie, czy jest się bardziej czy mniej związkowym, bo tylko identyfikacja z tym, co jest dla nas wszystkich zrozumiałe, daje szansę zwycięstwa. No i to jest przykład redakcji Przeglądu Politycznego, obecnego premiera w tym również, jest dowodem na pewną dalekowzroczność polityczną, że umiejętność schowania swoich ambicji dość partykularnych na rzecz wkładu we wspólne zwycięstwo.